Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj rozmawiamy o kosmetykach do makijażu. Po ostatnim filmie z łazienki, czyli po mojej wieczornej pielęgnacji cery, pojawiło się wiele próśb o to, żebym pogadała o kolorówce, bo tam podzieliłam się z Wami moimi ulubionymi produktami i markami pielęgnacyjnymi, natomiast dzisiaj skupimy się na makijażu. No, nie nazwałabym tego filmu takim Get Ready With Me, a już na pewno nie tutorialem, może bardziej Get Ready With Me, bo będę robić sobie delikatnie make-up i przy okazji poopowiadam Wam o moich ulubionych produktach, o moich ulubionych markach i o moim podejściu do makijażu, także zapraszam. Zaczynam od tego, że nie mam na sobie makijażu. Moja cera jest zawsze oczyszczona, tonizowana, kremowana. Odsyłam Was do filmu właśnie tego o wieczornej pielęgnacji, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jakie produkty polecam. I na taką twarz nakładam make-up. I jeżeli nakładam go kilka godzin po porannej pielęgnacji, to staram się przed nałożeniem podkładu czy jakiegoś delikatnego BB creamu nałożyć jakąś bazę w postaci na przykład lekkiego kremu. I tutaj mam nowość w mojej kolekcji, natomiast marka nie jest nowością, bo jest to Fridge, polska marka, którą uwielbiam i dzisiaj pokażę Wam kilka ich produktów. Fridge dlatego, że to są kosmetyki bardzo wysokiej jakości, bardzo naturalne i przechowujemy je w lodówce, są też oczywiście w szkle. I jak zawsze ode mnie disclaimer, kosmetyki, które ja pokazuję, to są kosmetyki w większości naturalne, kosmetyki cruelty free, z wegańskim składem, staram się wspierać marki też lokalne, polskie, takie, które dbają o środowisko. No tych boksów do odhaczenia jest sporo. I tak jak wiecie, jeżeli mnie znacie, to ja więcej gadam niż robię, więc u mnie takiego rodzaju właśnie tutoriale kończą się tak, że ja po prostu mówię do kamery zamiast cokolwiek wykonywać, więc zacznę od tego, że nakładam sobie bazę i to jest krem, który się nazywa Happy Hemp. I to jest łagodzący krem dla wszystkich typów cery, przeciwdziała negatywnym skutkom zanieczyszczenia środowiska, więc wydaje mi się, że jest to idealny produkt właśnie bazowy pod makijaż, jeżeli właśnie jesteśmy w mieście i chcemy taką warstwę ochronną na naszą twarz nałożyć. Oczywiście zakładam, że nie muszę nikomu przypominać, że przed nałożeniem makijażu naprawdę warto, znaczy warto, trzeba umyć ręce, ponieważ nie wiem jak Wy, ale ja nakładam wszystko rękoma. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Ja na pewno nie uważam się za eksperta od make-upu. Nie interesuję się specjalnie make-upem, ale lubię być umalowana. Także nie traktujcie tego jako właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, jakiś tutorial, czy w ogóle, co gorsza, jakąś listę wskazówek. Tylko totalnie po prostu moja rutyna, moje przemyślenia odnośnie makijażu i jakieś tam moje nawyki. Także to czego się dowiedziałam kiedyś tam, to to, że przy nakładaniu make-upu ważne jest, żeby odczekać chwilę między każdym kolejnym kosmetykiem, tak żeby on zdążył popracować, podziałać na naszej twarzy, ażeby nie zalepiać jej po prostu, wiecie, kremem, podkładem, korektorem jedno po drugim, tylko rzeczywiście chwilę poczekać. Także może teraz, kiedy wchłania mi się ten krem, to powiem Wam, że ja staram się malować jak najrzadziej, stawiam na pielęgnację, tak jak wielokrotnie powtarzałam i w idealnym świecie chciałabym, żeby moja cera wyglądała tak jak dzisiaj, kiedy akurat po prostu, powiem Wam, to jest tak rzadkie, że nie mam praktycznie żadnych widocznych wyprysków i wtedy, szczególnie latem, kiedy można się trochę poopalać, no to cudownie jest chodzić bez makijażu, mi czasem wystarczy podrasować sobie brwi, delikatnie je podmalować i przeczesać i tyle. Ewentualnie nałożyć właśnie jakiś tam lekki krem BB. Więc teraz jeśli chodzi o moje ulubione produkty i moje ulubione marki, to na pewno muszę powiedzieć, że moim ostatnim odkryciem jest Recibo. Recibo, polska marka, też wegańska i testująca, tak jak mówiłam, wszystko tutaj jest cudne. Recibo robi teraz już coraz więcej produktów w szkle, więc bardzo się cieszę. I to jest Self Love BB Cream. Ja mam kolor Natural Beige obecnie. No i jest to wspaniały, delikatny podkład z filtrem szóstką. Więc jeżeli na przykład nagrywam, on nie jest jakiś super kryjący, ale jeżeli nagrywam, to go nakładam. Natomiast jeżeli chcę po prostu delikatnie wyrównać koloryt skóry i nie zależy mi w ogóle na kryciu, tylko właśnie ja mam przebarwienia, czego może tutaj nie być widać, bo tutaj jest akurat dobre dla mnie światło,
ale lubię sobie nałożyć na przykład zamiast, nie wiem jak wydać się coś, zamiast tuszu do rzęs wolę nałożyć sobie lekki krem BB, wtedy czuję się o wiele lepiej, ładniej, atrakcyjniej. Natomiast wierzę, że są właśnie dwa typy kobiet lub mężczyzn, którzy wolą właśnie podkład lub tusz. Ja jestem zdecydowanie tą osobą, która woli podkład i wtedy czuję się bardziej komfortowo. I też bardzo fajny właśnie taki lekki produkt, który niedawno odkryłam, to jest z Bare Minerals Prime Time i to jest krem BB, ukośnik primer. Bardzo delikatny, tak jak powiedziałam, ale cudowną ma formulację i on ma SPF 30, także to jest ekstra. No i teraz dzisiejszy bohater to jest krem, który możecie, podkład delikatny, który możecie pamiętać z Berlina. Ja używałam go w Berlinie, to jest FF Fabulous Face, który uwielbiam. Także w ogóle, zobaczcie, jakie to jest urocze. Cudownie się rozprowadza, idealnie dopasowuje się do koloru cery, bo on może się wydawać, ja przynajmniej mam takie wrażenie teraz, że on się wydaje taki ciemny, ale on pięknie pracuje z naszą skórą. Także uwielbiam oczywiście naturalne składniki. O, on jest taki przyjemnie chłodny. Nie wiem, czy nie za dużo go nawaliłam na twarz z tej ekscytacji, powiem wam. No, także jakby, no trochę przesadziłam, powiem szczerze, tak patrzę teraz. No cóż, będziemy się bawić. W każdym razie, jak właśnie u mnie z tą podzielną uwagą jest tak, że ja opowiadam wam, a makijaż generalnie sam się nie zrobi. Także zawsze nakładam mój makijaż palcami, bo tak wydaje mi się, że mam najbardziej naturalne krycie i wbrew pozorom wydaje mi się to nawet bardziej higieniczne, bo to, w jakim stanie są często nasze pędzle, to jest koszmar. No, w każdym razie, słuchajcie, wcale nie było tego za dużo. Rozprowadziłam to bardzo, powiedziałabym, mało uważnie i on sam robi robotę. To jest coś wspaniałego, że naprawdę widzieliście, jakbym nałożyła krem. I on za chwilę będzie coraz bardziej się właśnie dostosował do mojej buzi i moim zdaniem efekt jest wspaniały i efekt jest mega naturalny. Uważam, że znalezienie dobrego podkładu to jest podstawa, naprawdę, dopasowanego z fajną formulacją. Wiem, że każdy ma inne potrzeby, ale sami widzicie różnicę. Jest po prostu, moim zdaniem, nie wiem jak to wygląda na kamerze, ale moim zdaniem efekt jest mega naturalny i naprawdę uwielbiam. Spoko jest ta perełka, ale powiem wam szczerze, że jak nagrywam i to mi tak stuka w tle, to już może średnio. No, chwilę będę czekać. Natomiast jeszcze a propos mojego podejścia do make-upu. Wybaczcie, napiję się wody ciepłej ze słoika. Pozdrawiam. To ja zazwyczaj robię taki no make-up, jestem raczej make-upową nudziarą i stawiam na taki efekt po prostu podkreślenia mojej twarzy, ale żeby to nie sprawiało wrażenia tapety czy jakiegoś takiego bardziej spektakularnego looku. Po prostu w takim wydaniu czuję się najbardziej komfortowo, natomiast zawsze fajnie jest, kiedy jest jakaś specjalna okazja i wtedy sobie poszaleję i rzeczywiście widzę ogromną transformację. Ale raczej ja stawiam na naturalny wygląd i jestem też minimalistką w ogóle w kosmetyczce i najchętniej używałabym w kółko tych samych produktów. Nie testowała, nie zmieniała, tylko po prostu kupowała to, co się już u mnie sprawdziło. Także też dajcie koniecznie znać, to jest drugie pytanie. Czy jesteście typem sprawdzony produkt, chcę go mieć na zawsze, czy raczej testuję nowości? Bardzo mnie to ciekawi. Jeśli chodzi o dalszy krok, słuchajcie, to zawsze nakładam sobie coś jaśniejszego pod oczy. I teraz używam, mam słuchajcie, taką próbkową wersję BB creamu z Recibo, tylko właśnie w wersji jaśniejszej. I to jest ten light beige i robię sobie to właśnie w ten sposób, że rozprowadzam go pod oczami, tutaj właśnie w tej strefie trójkąta. I teraz mam do was pytanie, czy macie do polecenia jakieś fajne korektory pod oczy? Ja pamiętam, że miałam kiedyś taki bardzo fajny chyba z tej linii Bell Hypoallergenic, tak mi się wydaje, ale przez to, że mam dosyć dużo produktów w domu, ponieważ dostaję dużo produktów, jak zresztą też wam powtarzałam wiele razy, to staram się właśnie wykorzystywać podkłady jaśniejsze jako korektory, żeby nie marnować kosmetyków. I tak rozdaję znajomym i rodzinie, po prostu obdarowuję wszystkich. Ale
wykorzystuję też właśnie jaśniejsze kolory jako korektor. Jednak bardzo chętnie poznam jakieś Wasze rekomendacje, jeśli chodzi właśnie o taki fajny, lekki, nie ważący się, bo to jest jakiś koszmar mój, po prostu ważący się produkt, w sensie korektor pod oczami, to po prostu wiele razy mi się to przytrafiło. No, co ja jeszcze robię z tym korektorem? Czasami sobie dam taką kropeczkę na nos. Właśnie teraz tak sobie pomyślałam, że ja traktuję, myślę, że wiele osób tak ma, makijaż jako taką formę ekspresji artystycznej i maluję sobie niczym po płótnie, tylko że po mojej biednej twarzy, która wolałaby, żebym ją zostawiła w spokoju. Nie rzutuję. Dobra, więc lubię sobie tutaj też na końcu nosa dodać trochę rozjaśnienia. Lubię też... Czekajcie, czy ja jestem brudna i ja tego nie zauważyłam? Bo jadłam dzisiaj smoothie bowla, takiego z dużą ilością ciemnych owoców, więc no jest to możliwe. Lubię sobie tak wokół ust też porozjaśniać. I jeszcze jak pamiętam, to sobie tutaj rozjaśniam tę okolicę pod brwiami. No, także tak to mniej więcej wygląda. Chyba jest ok, chociaż wiecie, finał jest taki, że teraz jestem w sztucznym świetle, a potem wyjdę z łazienki i się okaże, że wyglądam po prostu jak klaun. No, a jeśli chodzi o korektory, to jeszcze mogę Wam powiedzieć, że mam taki korektor, który jest całkiem fajny. I to jest korektor z marki Equilibria, Love's Nature. I to jest taki produkt w sztyfcie. I on też się całkiem sprawdza, tylko on jest mega jasny. Więc teraz jak w końcu udało mi się, słuchajcie, opalić, to jest już za jasny. To jest oczywiście czymś dobrym, bo ja kocham być opalona. Zresztą, może nawet o tym wiecie. Dobra, jeśli chodzi o kolejny etap, to jest nałożenie pudru. Co robię praktycznie zawsze i jest to dla mnie dosyć ważne. Tutaj, słuchajcie, otworzę sobie moją szufladę, bo chyba chciałam Wam pokazać więcej produktów. Teraz używam pudru z Neo Makeup, który nazywa się HD Perfector Loose Powder. I on jest spoko, w sensie nie mam mu nic do zarzucenia, więc go używam, żeby po prostu go zużyć. Natomiast przez długi, długi czas używałam pudrów z Puro Bio, które też bardzo polecam i nadal je mam, tylko problem polega na tym, słuchajcie, że one mi się z czasem potukły, w sensie nie upadły mi, tylko autentycznie się pokruszyły, więc to jest dosyć mało wygodne. Mam tutaj pędzel, skąd jest ten pędzel, słuchajcie? Pojęcia nie mam. Zakładam, że pewnie z jakiegoś Eco Tools czy coś w tym stylu. Natomiast to jest taki puder, który po prostu jest mistrzem robienia bałaganu, więc ja zazwyczaj robię tak, że dosłownie go dotykam pędzlem. No i wszędzie mam już ten puder, dobrze, że nie w wodzie. O, w każdym razie dotykam i potem sobie to strzepuję na wieczko, tak żeby po prostu mieć na twarzy tyle co nic, autentycznie. Nie wiem, czy wy widzicie, to się unosi ten puder wszędzie. To! Boże, jeszcze go wdycham. Ekstra. W każdym razie, że jest wegański. W każdym razie dosłownie odrobinkę biorę i tylko przelatuję twarz, czyli to nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób tę twarz zalepić, tylko minimalnie ją zmatowić. Chociaż jest lato i jakby ten glow jest fajny moim zdaniem, ale lubię sobie minimalnie tą twarz przyklepać. No u mnie się unosi po prostu tuman pudrowego kurzu. To, co jest dla mnie bardzo ważne w makijażu, to jest bronzer. I mój bronzer jest czymś, czego używam do bardzo wielu celów, a mianowicie do konturowania, powiedzmy, twarzy oraz bardzo często na powieki. Ale dzisiaj postanowiłam, że zaszaleję i użyję innego produktu na powieki, bo zawsze Wam pokazuję to samo. Jeśli chodzi o bronzer, to mam trzy produkty, których używam rotacyjnie i moim ulubionym produktem jest ten bronzer w stanie syficznym, który, słuchajcie, pojęcia nie mam, jakiej jest firmy, jakiejś francuskiej. W każdym razie moja ciocia, którą pozdrawiam, Elizę, ciocia, w ogóle nigdy tak do siebie nie mówię, ale to nieważne, moja ciocia formalnie dała mi kiedyś ten bronzer. On ma, nie wiem, chyba z 5 lat. Ja go cały czas mam, ja go cały czas używam i to jest moim zdaniem najlepszy odcień i w ogóle nie chcę innego. Natomiast
mam też produkt, którego czasem używam, bo na przykład jak jestem w różnych miejscach, to sobie część kosmetyków przewożę na przykład właśnie do Łodzi. I to jest dosyć fajny pudra brązujący o prawie takim samym kolorze, więc jego bardzo lubię i to jest to Nude by Nature, też bardzo fajna firma. I też mam taki bronzer właśnie w fajnym odcieniu z Neo Makeup. Moim ulubionym właśnie odcieniem jest taki mega miedziany. To jest po prostu moje numer jeden i on się u mnie sprawdza fantastycznie. Także tutaj jakby filozofia jest taka, że nakładam go sobie tutaj na kości policzkowe. I zazwyczaj tak mam, że jak się maluję na kamerze, to naprawdę robię tego znacznie więcej niż na co dzień, żeby w ogóle cokolwiek było widać. Zresztą nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję malować się do nagrania lub też widzieć kogoś umalowanego do nagrania, to na kamerze wydaje się, że ta osoba nie mala sobie makijażu, a w rzeczywistości jest po prostu oblepiona, więc dlatego ja często, moim zdaniem, na filmach wyglądam na bardzo mało umalowaną. No, lubię sobie też podkonturować tutaj, ciężko nazwać konturowaniem, pomazać sobie tu trochę na szyi, żeby to wszystko wyrównać, poprawić jeszcze raz, o! I to, co ja bym zazwyczaj zrobiła, moi drodzy, to wzięła ten sam bronzer z moim pędzelkiem Eco Tools i sobie pomazała powieki. Ale dzisiaj postanowiłam, że tak jak powiedziałam, zaszaleję i mam takie cudo od... Już kiedyś tego użyłam, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie, ale to może być porażka, więc jakby bądźcie na to gotowi, że to będzie ryzyko, bo to jest, słuchajcie, takie coś z Isadory, co się nazywa Active Eyeshadow. I on jest w takim kremie, powiem wam szczerze, że trochę się boję, aż sobie wezmę jakieś lusterko dodatkowe, bo to jest tak wydajny produkt, że obawiam się, że jak nałożę, dobra, dam radę, że jak nałożę sobie słownie kropelkę, to to już będzie za dużo. W każdym razie daję sobie taką kropkę na środek oczu i rozprowadzam, okej, jest okej, bo chyba nie przesadziłam tym razem z ilością. I to też jest taki piękny, miedziany kolor, tylko że on będzie się fajniej trzymał niż bronzer, bo to jest bardzo, bardzo fajna konsystencja. No i zakładam, że to jest, skoro to jest jakaś linia Active, to on jest trwały i odporny właśnie na pocenie. No a umówmy się, latem nasza skóra musi przejść różne wyzwania, jeśli chodzi o to. O, myślę, że to jest fajna opcja, nie wiem jak to u was wygląda. Ale u mnie jest git, ja lubię taki efekt miedziano, trochę może różowy, ceglany. Trochę może ktoś uznać, że to jest efekt podbitego oka. I don't know. Ale mi się bardzo podoba. W każdym razie, jak już jesteśmy przy oczach, to może jeszcze zrobię, brwi. Tylko muszę sobie podtemperować moją kredkę. Ostatnio wam ją polecałam, bo to jest kredka z czego to jest kredka? Z Gosha. I ona jest bardzo fajna, w fajnym kolorze, chyba właśnie ruszyłam kamerą, pozdrawiam. Natomiast miałam tutaj jeszcze inny produkt do brwi i chciałabym go wam... O, mam tutaj, mam jeszcze taką pastę. Mam jeszcze taką pastę z Hero, którą wam bardzo polecam. I możecie ją dostać na sobio.com.pl, macie tam zniżkę Karolina 10, wszystko wam podlinkuję. I ją nakładam takim małym pędzelkiem, ale ostatnio właśnie dziewczyna, do której chodzę robić brwi, powiedziała, że pasty często właśnie zalepiają i to sprawia, że my ich nigdy nie domywamy dobrze. Także przerzuciłam się na ten pędzelek i to, co ja robię, to dosłownie tak sobie tutaj przy wewnętrznej stronie brwi przeczesuję i o, tak jak widzicie, sobie marzę. Bo moje brwi są dosyć gęste, są ciemne i to jest tylko taka kwestia kosmetyczna. Dosłownie. Także tylko sobie je tak przyjeżdżam, żeby minimalnie je wyrównać, ale się zbytnio tym nie przejmuję, dlatego że, mówię, moje brwi się bronią. No i teraz akcja jest taka, że mamy drugą część, która jest z pędzelkiem, co jest mega wygodne. Przeczesuję. Idę niedługo na regulację brwi, więc one nie są w jakimś cudownym stanie, ale na szczęście ten kadr jest z odległości, także pozdrawiam. No i może teraz, zanim zrobię rzęsy, bo ostatnio, słuchajcie, w ogóle jaram się takim lookiem bez rzęs i bardzo lubię mieć nieumalowane rzęsy, przejdziemy do ust. Dla mnie jest mega ważne, żeby mieć usta nawilżone, to po pierwsze. Po drugie, żeby nie było na nich smoothie bowla. Nie, no chyba mi się to przewidziało, wiecie, a to wszystko jest git. I po trzecie,
żeby one były naturalne. Raz na 1500 lat pomaluję sobie usta na ciemniejszy kolor. Dla mnie mega ważne jest to, żeby one były w takim odcieniu raczej nude. I tutaj mam, słuchajcie, coś cudownego. I to jest w ogóle nowość Frigia. Mam dwa, jeszcze nie wiem, który kolor wybiorę, szczerze mówiąc. Bo to są totalnie moje kolory. W każdym razie to są produkty w szkle, które się nazywają Tint Kiss, z tego co wiem. Jeszcze raz sprawdzę. Tak, Tint and Kiss. I tak jak wam wcześniej mówiłam, Frigia jest cudowny, naturalny, wegański. I to jest coś totalnie w moim stylu, ponieważ... Czekajcie, żebym wzięła ten dobry. Tak, biorę ten. Ponieważ jest to wielofunkcyjny kosmetyk, więc ja go nakładam na usta i to daje taki cudowny efekt właśnie takiej lekkiej pomadki, a jednocześnie takich nawilżonych, pełnych ust. I to, co jest ekstra w tym, to to, że można sobie go też delikatnie nałożyć na policzki. Ja się oczywiście troszeczkę cykam, że sobie zepsuję cały mój naturalny efekt i też totalnie nie jestem mistrzem nakładania różu, więc dajcie znać, jeżeli macie jakieś wskazówki, ale to jest po prostu 100% mój styl, bo mogę tego użyć do ust i do policzków, bronzera mogę użyć do konturowania i do powiek i tym sposobem mam trzy produkty do użycia. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze mam z tym problem, że przed nałożeniem pomadki czy przed nałożeniem kredki, bo też kocham kredki na usta, czuję, że muszę te usta najpierw posmarować balsamem, nawilżyć i no nie wiem, jest to dodatkowy krok, a tutaj mamy dwa w jednym, po prostu i balsam i kolor, także mega. No. Propsy dla Frigia i tak jak mówię, wspierajmy polskie marki, jest to polska niszowa marka super wysokiej jakości. Kocham, kocham, kocham i przechodzę do rzęs. Tak jak powiedziałam, zdarza mi się, że nie maluję rzęs, bardzo lubię nie malować rzęs. Ale dzisiaj pomaluję, słuchajcie. Jeśli chodzi o moje ulubione produkty, to ja testowałam wiele tuszów do rzęs. Już sama nie pamiętam, które były jakieś wybitne, bo od dłuższego czasu używam maskary z Isadory właśnie Active i mam też taki fajny produkt z Hero. To jest ta sama marka, co od tej pasty. Hero jest fajna o tyle, że daje taki właśnie mega naturalny efekt. I po prostu pasuje do takiego minimalistycznego looku, natomiast Isadora jest zdecydowanie bardziej taka spektakularna. Jeszcze patrzę, czy mam jakiś inny produkt, który bym wam mogła... A, jeszcze wcześniej używałam właśnie maskary z Neo Makeup i ona dawała ekstra efekt też, takie właśnie jakby połączenie tych dwóch, także też wam to rekomenduję. A dzisiaj, no dobra, dzisiaj zaszalejemy. Co tam? Czego się nie robi tylko dla filmu. I użyję tej maskary z Isadory, oczywiście czarnej, która się kończy, więc przez to ten efekt też nie jest taki spektakularny, co jest spoko, bo nie wiem, jakoś właśnie ostatnio idę w tę naturę. O. W każdym razie chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że produkt, który trzymam w ręku, to jest rozświetlacz. Mary Luminizer z The Balm, tak mi się wydaje, który kupiłam też dobre 5 lat temu, ja może przesadzam, za 4 lata, o Jezus, wiecie co jest najgorsze? Jak wam się po prostu wsadzi szczoteczka do oka i odbije wam się na drugiej stronie, ale przez to, że ten tusz praktycznie cały wysechł, to się nie wydarzyło, także ekstra, cieszę się. W każdym razie Mary Luminizer to jest mój ukochany produkt rozświetlający, który sprawdza się zawsze do wszystkiego. Kolejny produkt wielofunkcyjny, czyli właśnie i rozświetlenie tutaj kości policzkowych, i jako rozświetlenie w ogóle twarzy, i jako... jak to się nazywa? Cień do powiek, także mega polecam i jest mega wydajny. Także jak widzicie, moje zasady makijażu to jest wielofunkcyjność, jeden produkt, kilka zastosowań, stali ulubieńcy, naturalny efekt, no i oczywiście jak najlepszy produkt, jeśli chodzi o to, że jest naturalny, wegański, przyjazny środowisku, czyli oczywiście w idealnym świecie byłoby wszystko w szkle. Także jeszcze wam mogę zrobić na koniec taki mały audyt tego, które z tych produktów są w szkle, więc przez to polecam wam je
szczególności, dobra, wydaje mi się, że skończyłam. Skończyłam, tak mi się wydaje. Więc jeśli chodzi o to, co tutaj jest w szkle, to już Wam daję rekomendacje totalne. Tak, baza z fridża w szkle, podkład z fridża w szkle, podkład BB Cream z Recibo w szkle. Jeżeli jest w szkle, to ma moją totalną okejkę. Czekajcie, bo tutaj chyba... Czy to jest szkło? No to jest pytanie. No, generalnie pomadki z fridża są również w szkle, natomiast jeśli chodzi o wszystkie bronzery, pudry, no pędzle, tak, czy produkty do oczu, to niestety one w szkle nie są, więc to zwróciło moją uwagę, że jest ewidentnie jakieś zapotrzebowanie na rynku, także dajcie znać, czy znacie może właśnie jakieś marki, które te kategorie produktów też mają właśnie w wersji bardziej przyjaznej środowisku, bo to byłoby dla mnie mega cenne, żeby takie firmy poznać. No, nie wiem, na ile ten film się różni od ostatniego filmu, który wrzucałam o makijażu, słuchajcie, bo tak jak powiedziałam, no u mnie jest tak, że ja naprawdę przez lata mam te same produkty i nawet nie tyle, że je w kółko kupuję, bo staram się nie kupować, mam naprawdę zapas rzeczy, to po prostu te produkty, które tutaj mam, są mega wydajne. Ja je mam niektóre miesiącami, a niektóre latami, tak jak na przykład właśnie bronzery, rozświetlacze czy kredki do brwi. Pamiętam moją kredkę do brwi, miałam od liceum jedną, pamiętam, z Catrice i dopiero niedawno mi się skończyła. Także na koniec sam, jeszcze taka mała wiadomość ode mnie. Super jest jakby kupować odpowiedzialne kosmetyki, ale po prostu najpierw wykorzystajcie to, co macie w domu. Jakby ja wiem, że to jest kuszące teraz wymienić swoją kosmetyczkę i pójść w stronę vegan, eko i tak dalej, naturalne, ale naprawdę nie marnujcie tego, co już macie. Witam ponownie. Skończyła mi się pamięć na karcie. Oczywiście ucięło mnie w połowie zdania, ale mówiłam tylko, że pamiętajcie o tym, żeby najpierw skończyć te produkty, które macie w swojej kolekcji i dopiero potem inwestować w nowe, po prostu nie marnować rzeczy. Prosta rada od cioci Karoliny. Jeżeli interesuje Was bardziej świadome podejście do kupowania kosmetyków, to polecam serdecznie najnowszy odcinek podcastu, czyli rozmowę z Agnieszką Pocztarską z Czytamy Etykiety. Bardzo fajna baza wiedzy. I chciałam na sam koniec poświęcić chwilę na małe ogłoszenie, bo już w poniedziałek będzie miała miejsce premiera mojego nowego e-booka oraz ponowna premiera mojego foodbooka, czyli e-booka z przepisami. Po pierwsze, wiele osób pytało, kiedy do sprzedaży wraca właśnie e-book kulinarny. Mój foodbook już w poniedziałek, 3 sierpnia, będzie dostępny w nowej rzecie graficznej, te same przepisy, na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep oraz swoją premierę będzie miał mój e-book o zdrowiu, mój e-book Holistyczne Pozdrowienia, czyli moja filozofia zdrowego stylu życia, wiedza, którą zebrałam przez ostatnie kilka lat, ale przede wszystkim moja historia, moje podejście, moje zasady i to mówię w cudzysłowie, zresztą jak go sobie sprawicie, to dowiecie się, dlaczego tutaj postawiłam cudzysłów, ponieważ to po prostu moje takie zdroworozsądkowe, praktyczne podejście do tego, jak o siebie dbać na co dzień i dodatkowo ten e-book będzie też dostępny w wersji audio, także można go kupić z audiobookiem, z takim moim długim podcastem, bo to oczywiście ja będę tego e-booka czytała, także jestem mega podekscytowana. Sprzedaż rusza już w poniedziałek, 3 sierpnia o 8 rano i przez cały pierwszy tydzień będzie turbo promocja na start. Także czekajcie, śledźcie mnie na Instagramie, ale też będę informować o tym w najnowszym podcaście w poniedziałek. Także jestem totalnie przeszczęśliwa, podekscytowana, że w końcu mogę się tym z Wami podzielić. I na sam koniec, pod tym filmem czekam oczywiście na Wasze rekomendacje, jeśli chodzi o marki, o produkty i odpowiedzcie koniecznie na pytania, które Wam zadałam podczas tego Get Ready With Me. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, pa pa!